Okej, no to witam na drugiej godzinie topologii. Teraz będziemy sobie mówić o różnych własnościach, które mogą mieć funkcje albo zbiory w przestrzeniach metrycznych. Większość tych własności, właściwie wszystkie te własności... Okej, witam na drugiej godzinie powtórki z topologii. Teraz będziemy sobie głównie mówić o własnościach, które mogą mieć funkcje lub zbiory w przestrzenie topologiczne. Większość z nich będziemy sobie definiować metryce, oczywiście, ale powiemy sobie przy okazji, jak to zrobić, jeśli nie mamy już metryki, tylko mamy samą topologię, bo większość tych własności, jak ciągłość, spójność, naturalnym kontekstem dla nich jest również topologia. Nie potrzebujemy tylko do nich metryki. No i na sam początek przypomnijmy sobie, co to jest ciąg. Ciąg. Ciąg to po prostu zbiór punktów poindeksowanych najczęściej liczbami naturalnymi. I od tego ciągu oczekujemy sobie pewnych rzeczy. Czasem chcemy sobie powiedzieć, żeby miał jakąś granicę. Granica ciągu to oczywiście na analizie już spędziliście prawdopodobnie na tym sporo czasu. Możemy sobie tylko przypomnieć, jak to wygląda w takim nieco szerszym kontekście topologicznym. Mówimy, że ciąg xn przy n zbiegającym do nieskończoności zbiega do jakiegoś punktu g. W takim najszerszym topologicznym, najwęższym kontekście to było w ciągu liczb rzeczywistych. Mówiliśmy po prostu, że możemy sobie znaleźć tak duży indeks, żeby ten nasz ciąg już zawsze był tak blisko g, jakbyśmy chcieli. Czyli, że dla jakiejś wybranej odległości od g możemy sobie znaleźć tak duży indeks, że nasz punkt już nie wyskoczy z kuli ośrodków g i o tym promieniu. I to jest ta definicja metryczna granicy ciągu. Czyli, że dla każdego epsilon większego od 0, tylko teraz nie musimy już tego robić w liczbach rzeczywistych, możemy to sobie zrobić w dowolnej przestrzeni metrycznej. Dla każdego epsilon większego od 0 istnieje duży n należący do liczb naturalnych, taki, że dla każdego n większego od tego dużego n, czy tam większego lub równego, to nie ma znaczenia, xn należy do kuli o środku g i promieniu epsilon. No i to nam mówi, że jeśli mamy jakiś ten punkt G, naszą granicę tego ciągu, no i to, co nam to mówi, to jest, że zawsze możemy się, że nasz ciąg zbliża się do tej granicy na cały czas już, że nie wypada poza małą kulę ośrodków w tym punkcie. I tutaj oczywiście przykładów znamy mnóstwo z analizy, więc nie będziemy na nie za wiele poświęcać czasu. Możemy sobie przepisać jeszcze raz te definicje w sposób topologiczny. Topologia, przypomnijmy sobie, może poświęcimy na to więcej czasu na trzecim wykładzie, ale teraz, żeby powtórzyć już sobie te definicje, przypomnijmy sobie, że topologia to jest po prostu rodzina zbiorów otwartych, czyli zamiast metryki, która mówi nam, jaka jest odległość między, bierze nam dwa punkty i mówi nam, jaka jest odległość między nimi, to topologia to jest coś, co bierze nam zbiór i mówi nam, czy jest otwarty, czy nie. I granica ciągu, żeby była w topologii, jest bardzo podobna. Tylko teraz zamiast kuli ośrodków w epsilonie mówimy, że dla każdego zbioru otwartego, który zawiera G, i tutaj reszta definicji już jest taka sama. Istnieje jakiś duży indeks, że wszystkie indeksy poza nim, większe od niego, spełniają taką własność, że nasze wyrazy tego ciągu należą do tego otoczenia. Czyli teraz po prostu zamiast kuli o promieniu epsilon mamy dowolny zbiór otwarty. I też chcemy, żeby nasz punkt już nigdy nie wypadał z tego punktu. Jakaś taka przyjemna własność związana z ciągami, teraz już tylko w przestrzeniach metrycznych, nie w dowolnej przestrzeni, jest taka, że jeśli mamy jakiś zbiór A, to A domknięte to jest zbiór granic ciągów z A. I to jest coś, co jest przydatne w przestrzeniach metrycznych. Jeśli chcemy to mieć w dowolnej przestrzeni metrycznej, to musimy zastąpić ciąg trochę szerszym pojęciem, ale to jest poza zasięgiem tego wykładu. Co jeszcze chcemy sobie powiedzieć o ciągach? Ciągi mają też punkty skupienia.
to będzie nam potrzebne, a to może jeszcze tutaj się zmieszczę. Punkt skupienia. To jest taki punkt, że istnieje jakiś podciąg po zbiór liczb naturalnych, że podciąg naszego ciągu, czyli wybrane, w jakiś sposób wybrane niektóre punkty tego ciągu zbiega do, powiedzmy, że punkt skupienia P. Zbiega do tego naszego punktu P. Czyli o ile granica może być tylko jedna, to punktów skupienia może być wiele i tutaj takim kanonicznym przykładem jest ciąg minus 1 do n, który ma dwa punkty skupienia, a nie ma granicy. Dobrze, i teraz mamy, jeśli mamy już ciągi, to możemy się zacząć zastanawiać nad ciągłością. Ciągłość funkcji ma jeden kluczowy cel. Chcemy mieć funkcji, chcemy, jeśli mamy jakąś funkcję z naszej przestrzeni x w jakąś inną przestrzeń metryczną y, to naszym podstawowym celem powiedzenia sobie po to, czego byśmy oczekiwali od tej funkcji, to jest, że jeśli mamy granicę jakiegoś ciągu i bierzemy sobie funkcję na tej granicy, to to jest to samo, co granica obrazów naszego ciągu. Czyli to, po co będziemy chcieli, żeby funkcja była ciągła, to jest, żeby móc zamieniać miejscami naszą funkcję i operator brania granicy. To jest cel, to jest to, czego oczekujemy od funkcji ciągłej. No i tutaj można sobie wymyślić jakiś prosty przykład funkcji, która nie jest ciągła. Bardzo prosty przykład funkcji, która nie jest ciągła, to znaczy nie będzie nam spełniać tego. Taki bardzo prosty przykład. Narysujemy sobie na przykład taką funkcję. Tutaj będzie kółeczko, tu będzie taka funkcja, tu będzie kropeczka. No to jeśli weźmiemy sobie jakiś ciąg, który zbiega do tego punktu po tej stronie, czyli będzie szedł jakoś tak, czyli tak naprawdę ciąg idzie tutaj, no to granica tego ciągu będzie w tym miejscu, ale funkcja na granicy tego ciągu będzie w tym miejscu. No i ta funkcja, jak widać, nie jest ciągła. Taką dziecięcą interpretacją ciągłości jest to, że możemy narysować funkcję bez odrywania kredy od tablicy, ale to czasem sprawia nam problemy, kiedy funkcje mają więcej wymiarów lub są bardziej skomplikowane, więc to jest tylko intuicja, trzeba mieć świadomość, że może czasem być odrobinę ułomna. Jaka jest definicja ciągłości funkcji przestrzeni metrycznych? Ona jest bardzo podobna do definicji granicy ciągu, ponieważ służy po to, żeby granica ciągu dobrze działała. To wyrażenie, co znaczy, że funkcja jest ciągła w tym jednym punkcie, który jest granicą naszego ciągu. I mówimy, że funkcja jest ciągła w x, f jest ciągła w x, bo ten warunek oczywiście jest bardzo wygodny do używania, ale jako definicja nie jest za dobry, bo czasem ciężko sobie z nim poradzić odpowiednio. Więc chcemy sobie powiedzieć, że funkcja jest ciągła w x, jeśli dla każdego epsilona większego od zera istnieje delta większa od zera, taka, że dla każdego co my byśmy chcieli? Możemy się zastanowić tutaj, spróbować sobie zastanowić się, skąd się bierze ta definicja. Chcemy, żeby jeśli zbliżymy się bardzo blisko tutaj na tej osi, to nie wyskoczymy też bardzo daleko po przejściu przez naszą funkcję. Czyli tutaj zbliżamy się bardzo blisko na osi x-ów i chcemy, żeby to oznaczało, że nie wyskoczymy za bardzo na osi y-ów. I to, jak to sobie zapisujemy, to jest, że dla każdego y, jeśli wartość bezwzględna y minus x jest mniejsza niż delta, nie wartość bezwzględna, już właśnie jesteśmy w przestrzeni metrycznej, żeby mogła to być metryka. Odległość między y a x jest mniejsza od delta, wynika, że
odległość. I tutaj to jest odległość w przestrzeni x, to będzie odległość w przestrzeni y, no, jeśli nasza funkcja prowadzi z x w y. Odległość między obrazami tych punktów jest mniejsza niż epsilon. Czyli to, co nam mówi ciągłość, to jest, że jeśli ciągłość w punkcie, to że odpowiednio blisko tego punktu nasza funkcja też nie wyskoczy za bardzo daleko. Nie zrobi żadnych takich głupot jak tutaj. Innym takim klasycznym przykładem funkcji, które są poza przerywaniem, no możemy sobie robić dużo różnych innych, możemy sobie robić jakieś takie rzeczy, mantysa, cecha i tak dalej, to wszystko są funkcje nieciągłe w niektórych punktach. Jak kogoś to bardzo interesuje, to można sobie też konstruować funkcje, które nigdzie nie są ciągłe. I tutaj chyba najprostszym przykładem jest funkcja charakterystyczna zbioru liczb wymiernych lub rzeczywistych. Dobrze, to jest ciągłość funkcji. I naszym kolejną rzeczą, nad którą chcemy się zastanowić, jest to, że jak działa ciągłość funkcji z otwartością. Jako ćwiczenie można sobie sprawdzić, że ta definicja ciągłości funkcji rzeczywiście oznacza, że granice się zgadzają. To nie jest trudne, tam te wszystkie kwantyfikatory się ustawiają tak, jak trzeba. Inną rzeczą, którą możemy sobie powiedzieć o funkcjach ciągłych i to jeśli nie mamy metryki, to jest definicja. To możemy sobie powiedzieć, że funkcja jest ciągła, jeśli przeciwobrazy zbiorów otwartych są otwarte. Dobrze, co jeszcze byśmy sobie chcieli powiedzieć? Funkcje ciągłe można składać, to znaczy jeśli mamy złożenie dwóch funkcji ciągłych, to funkcja, którą dostaniemy na końcu, też będzie ciągła. Funkcje ciągłe można sobie robić zawężenie, tak jak robiliśmy zawężenie metryki, to jeśli mamy funkcję ciągłą na jakimś zbiorze, to możemy ją zawężyć do mniejszego zbioru i też będzie tam ciągła. I funkcje ciągłe można sklejać pod warunkiem, że na tym punkcie sklejenia one się zgadzają. To może sobie zapiszmy. Jeśli f i g są ciągłe, to f złożone z g jest ciągłe. F ograniczone do jakiegoś zbioru jest ciągłe. I jeśli f na jakimś zbiorze A równa się jakiemuś f', bo g, jeśli składaliśmy, to było w innej przestrzeni, jakiemuś innemu f' na zbiorze A, to gdzie to A jest przecięciem dziedzin tych dwóch funkcji, to f sklejone, nie wiem jak to napisać, może kółeczko z plusikiem i falką, sklejone z f' jest ciągłe. To musi być przecięcie domknięć dziedzin. Dobra. Kolejną rzeczą, którą możemy oczekiwać od funkcji, żeby była nawet więcej niż ciągła, to standardowo w matematyce, jeśli mamy jakąś funkcję z standardową własnością, to następnym krokiem, jakiego oczekujemy, żeby funkcja była jeszcze fajniejsza, to jest, że oczekujemy, żeby odwrotność tej funkcji, żeby ta funkcja po pierwsze była bijekcją, to znaczy była odwracalna, a po drugie, żeby miała też tę samą własność. To znaczy, powiem i w przypadku topologii będzie to homeomorfizm. F jest homeomorfizmem. Jeśli f do minus pierwszej istnieje, czyli jest, zakładamy, że jest to istnieje, jeśli możemy je zapisać, i jest ciągłe. I jeśli mamy jakiś homomorfizm między dwoma zbiorami, no to tak jak zawsze, jeśli mamy naszą kluczową własność i funkcję odwracalną, która zachowuje tę kluczową własność, to mówimy, że te zbiory są dla nas mniej więcej takie same. I w topologii dużo zastanawiania się polega na tym, żeby sprawdzać, czy jakieś dwa zbiory są homomorficzne. Może zróbmy sobie jakiś przykład z tą ciągłością. Wrócimy do tej naszej metryki biblioteki i zastanowimy się, czy jakieś proste funkcje tam są ciągłe. Bo oczywiście przykładów funkcji ciągłych znamy dużo, przykładów funkcji, które nie są ciągłe, też znamy dużo.
No ale zawsze to dobrze sobie sprawdzić w jakiejś niestandardowej metryce. Niech to jest tą ciągłością. I takie dwa najprostsze przykłady, jakie możemy sobie zrobić w funkcji w R-dojętej, to jest powiedzmy f1 od x1, x2. To jest x1 plus a, x2 plus b, czyli przesunięcie każdego punktu o jakiś wektor. I drugą funkcją, jaką sobie może sprawdzimy, f2, to nie będę jej tutaj opisywał wzorem, bo to sobie zrobimy bardziej na intuicji, to jest obrót o kąt względem zera. To są najbardziej standardowe mapy, jakie możemy sobie zrobić w R kwadrat, najczęściej oczekiwane. No i sprawdzimy sobie, możemy sobie zastanawiać się, czy są ciągłe. Wiemy, że takie funkcje są ciągłe przy metryce Euklidesowej. Tutaj może nam wyjść coś innego. Przypomnijmy sobie, że ta metryka biblioteki to była taka, w której, żeby przejść z punktu A do punktu B, to musimy najpierw dojść do głównej linii, przejść główną linią i wyjść w tej alejce, w której chcemy. Więc teraz policzmy sobie najpierw spróbujmy sobie pokazać, że ta funkcja jest ciągła. Zobaczymy, czy nam się uda. Czyli tak, jaki mieliśmy ten warunek? Chcemy wziąć sobie jakąś małą kulę wokół obrazu naszego punktu i pokazać, że jeśli punkty były blisko niego, to do niego dotarły. To dalej wylądują w tej kuli. To sprawdzimy sobie to w jakimś może... Sprawdźmy to w jednym konkretnym punkcie, powiedzmy w tym punkcie 3, 3. Czyli 3 F1 jest ciągła w 3, 3. Zastanówmy się, jak wyglądają kule w 3, 3. To musimy sobie napisać. Weźmy sobie kulę o środku w... kula o środku w 3, 3 i promieniu epsilon, gdzie ten epsilon jest mały, to będzie zbiór... Jak jesteśmy w 3, 3, to wiemy, że kule wyglądały w ten sposób, jako takie małe odcineczki. To ten zbiór, a... To jest po prostu na pierwszej współrzędnej mamy tylko trójkę dalej, bo nie doszliśmy do linii. A na drugiej współrzędnej może będziemy mieli, czyli może użyjmy tutaj sobie iloczynu kartezjańskiego, czyli na pierwszej współrzędnej mamy trójkę, a na drugiej współrzędnej mamy odcinek 3 minus epsilon, 3 plus epsilon. Bardzo ładnie wyglądający odcinek. Bardzo zachęcający. Czyli mamy taką kulę i chcemy sprawdzić, czy jeśli coś trafia do tej, jeśli coś gdzieś trafiało do tej kuli, to czy po przejściu przez ten obraz dalej będzie w kuli wokół jakiegoś punktu. Więc zastanówmy się, jak będzie wyglądał obraz tego punktu 3,3. No obraz tego punktu 3,3, czyli F1 od 3,3, to jest 3 plus A. I teraz na razie dla uproszczenia przyjmiemy sobie, że te A i B są dodatnie, więc na pewno nie trafimy tutaj, na tę naszą linię, ale jeśli trafilibyśmy na tę linię, to okazałoby się, że to też nie jest problem, ale to jest osobny przypadek, który trzeba by rozpatrzyć. Więc zróbmy sobie coś bardziej standardowego. Jak będą wyglądały kule wokół czegoś takiego? Będą wyglądały dokładnie tak samo. To znaczy będzie to 3 plus A, krzyż, jakiś odcinek na drugiej współrzędnej. Więc możemy sobie zobaczyć, możemy się teraz zastanowić, na co przechodziłaby taka kula. No ta kula też będzie przechodzić na taką samą kulę, ponieważ dodawanie jest przemienne, to tutaj w tej kuli nic się nie zmieni. Czyli tak naprawdę to, co możemy z tego dostać, to jest, że jak przerzucamy jakąś małą kulę naszą funkcją w jakiś inny punkt, to dostaniemy
kulę, która wygląda dokładnie tak samo, tylko jest gdzie indziej. Więc oczywiście ta funkcja będzie ciągła. Jeśli mamy obrót o kąt względem zera, powiedzmy, że to jest obrót o 30 stopni, czyli drugie takie coś, co w metryce euklidesowej zawsze jest ciągłe, to tutaj już sytuacja będzie nieco trudniejsza. Bo jeśli mamy jakiś odcinek tutaj, to jego obrót o 30 stopni, jeśli chcemy go obrócić, powiedzmy, że w tę stronę, to będzie wyglądał jakoś tak. No i widać, że to definitywnie nie jest kula. Więc okazuje się, że mimo tego, że tutaj wszystkie punkty są bardzo blisko siebie, to tutaj dostajemy już punkty, które są bardzo daleko od siebie, bo muszą między sobą przejść tak. Więc ta druga funkcja, mimo tego, że w normalnie przestrzeni euklidesowej jest ciągła, w tej sytuacji ciągła nie będzie. Dobra. Następne, co chcemy sobie zrobić, to spójność, pojęcie spójności. Ono ma trochę nam gwarant, to jest jakby trochę takie uogólnienie wypukłości z algebry liniowej, można o tym trochę tak myśleć. No i też ma naturalną obrazkową definicję. Punkty są spójne, jeśli zbiór jest spójny, jeśli jest jednym kawałkiem, tak? To na obrazkach, jak są proste, to łatwo widać. To też czasem bywa mylące, ale intuicji trzeba niestety używać. I formalna definicja spójności jest taka, że zbiór A jest spójny. Ona jest trochę dziwna może na pierwszy rzut oka, ale jak się potem nad nią zastanowić, to okazuje się, że działa. Jeśli nie istnieją takie dwa zbiory U, V otwarte, że U przecięte z V równa się zbiór pusty i U suma V równa się X. To, co mówi nam ten warunek, to jest, że nie możemy rozdzielić naszej przestrzeni na dwa zbiory otwarte. No i tutaj może, żeby zrobić sobie jakiś przykład, to jeśli jesteśmy na prostej i naszym zbiorem jest na przykład taki zbiór, tutaj oczywiście musi być otwarte w... A nie, to tego nawet nie potrzebujemy. To jeśli naszym zbiorem jest taki zbiór, no to oczywiście możemy sobie... tutaj oczywiście, przepraszam, tutaj musi być suma... A zawiera się w sumie, tak? To nie jesteśmy w całym miksie. No ale tutaj możemy sobie zrobić tak, że robimy sobie po prostu takie zbiory otwarte. I one są otwarte, zawierają te nasze kawałki, przecinają się pusto, więc rozdzielamy nasz zbiór, otaczamy go jakimiś dwoma kawałkami otwartymi. Tak naprawdę można sobie też myśleć o topologii czy też metryce indukowanej na zbiór A, wtedy może być nawet łatwiej, bo w topologii indukowanej na zbiór A te odcinki po prostu same w sobie są otwarte, mimo tego, że wyglądają na domknięte. Są nawet klasycznym powiedzeniem, tutaj jest otwarto-domknięte i alternatywną definicją, która wynika z tej, jest, że A jest spójny jeśli nie zawiera zbiorów otwarto domkniętych. Poza oczywiście zbiorem pustym i całym A. No to jest fajne, bo wiele dowodów, które korzystają ze spójności, to co robimy wtedy, to jest, że znajdujemy sobie jakieś zbiory, które są otwarto domknięte i spełniają jakąś własność i okazuje się, że wtedy cały ten nasz większy zbiór, który jest spójny, spełnia jakąś własność, no bo jego otwarto domknięty podzbiór spełnia własność. To może spróbmy sobie jakiś przykład trudniejszy znowu czegoś, co jest spójne w tej naszej metryce biblioteki. Możemy się zastanowić na przykład, czy
taka kula gdzieś tutaj, która wygląda bardzo spójnie, jest spójna. No i odpowiedź będzie, że nie, bo taki odcinek w niej zawarty jest otwarto domknięty. Jest otwarty, ponieważ wygląda jak kula i jest domknięty, ponieważ w naszej kuli nie ma żadnych innych punktów, które są blisko niego. Czemu nie ma żadnych innych punktów, które są blisko niego? Bo wszystkie punkty z innych linii wymagają, żeby dojść do nich w ten sposób. Więc taka kula, mimo tego, że wygląda bardzo spójnie, spójna nie jest. Jak muszą wyglądać spójne rzeczy? No spójne rzeczy przede wszystkim, jeśli są na więcej... Spójne zbiory mogą wyglądać albo tak, to znaczy, co przypominają po prostu kule, albo jeśli już są na więcej niż jednej linii, no to muszą też przechodzić gdzieś przez tą naszą główną alejkę. Pojęciem innym związanym ze spójnością jest pojęcie składowej spójnej. Jeśli mamy jakiś zbiór, który nie jest spójny, to możemy go sobie podzielić na składowe spójne, czyli największe zbiory spójne, które się w nim zawierają. I tutaj taka kula będzie miała nieskończenie wiele składowych spójnych. Wszystkie takie linie będą osobnymi składowymi spójnymi. Zróbmy sobie może jakiś taki prostszy przykład, żeby się upewnić, że wiemy, co to jest składowa spójna. Jak mamy jakiegoś kulę, odcinek. Jeśli nasz zbiór to jest kula, odcinek, jakiś zygzak, to ma trzy składowe spójne. Pierwszą, drugą i trzecią. I to liczenie składowych spójnych jest czasem wartościowe, bo to jest niezmiennik homomorfizmu. Co jeszcze możemy sobie chcieć powiedzieć o zbiorach spójnych? Obraz przez funkcję ciągłą zbioru spójnego jest spójny. To też jest bardzo przydatne do sprawdzania, czy funkcje są ciągłe. Często łatwo jest znaleźć przykład zbioru, który się rozspójnia po przejściu przez jakąś funkcję i wtedy mówimy, że ona nie jest ciągła. I jeszcze możemy sobie chcieć powiedzieć, że jeśli mamy jakieś dwa zbiory, które są spójne, pierwszy zbiór i kolorem narysuję, a ten kolor teraz się zapłacił już, i drugi zbiór, to jeśli ich przecięcie jest niepuste, to ich suma będzie spójna. Suma spójnych zbiorów, jeśli przecinają się niepusto, będzie spójna, jeśli się przecinają pusto, no to nie będzie spójna. Innym problemem jest to, że przecięcie zbiorów spójnych nie musi być spójne, no i tutaj jest bardzo łatwy przykład do zrobienia. Bierzemy sobie takie dwa półksiężyce albo kanapki, nie kanapki, rogaliki. No i ich przecięcie to są te dwa zbiory, więc nie będzie to spójne. Poza taką podstawową spójnością, którą oczywiście trzeba pamiętać, trzeba sprawdzać, są jeszcze dwa dodatkowe pojęcia, które mają ten sam typ, ale trochę się różnią. Jest to spójność łukowa i drogowa. I one mają dość podobne definicje. I obie są mocniejszą własnością od spójności. To znaczy, zbiory, które są łukowo lub drogowo spójne, zawsze będą też spójne, ale w drugą stronę nie ma implikacji i zaraz sobie pokażemy dlaczego. Ale najpierw definicje. A jest drogowo spójny i analogiczna definicja będzie łukowa, więc napiszę je pod sobą i będziemy tylko zmieniać odpowiednie rzeczy. Jeśli istnieje funkcja f z odcinka 0,1, może inaczej, potrzebuję najpierw punktów. Dla każdych dwóch punktów AB, dla każdych dwóch punktów AB należących do A, istnieje funkcja 0,1 w A, taka, że f od 0 równa się A i f od 1 równa się B. I ta definicja, tak jak jest zapisana w taki sposób, to jeszcze nie wymaga od nas niczego, no bo po prostu zawsze możemy sobie zrobić jakąś funkcję, którą określamy sobie tutaj tak i tutaj tak, ale żeby ta własność miała jakiś sens, to oczywiście chcemy, żeby ta funkcja była jakoś fajna, no i dwa typy funkcji, jakie mamy, które mogą być fajne, to jest funkcja ciągła. Tu powinienem to napisać, f ciągła, albo f homeomorfizm. I jeśli funkcja jest po prostu ciągła, to mamy drogową spójność, jeśli jest homeomorfizmem, to mamy łukową spójność.
I to ma sporo sensu, bo skoro wiemy, że obraz zbioru spójnego przez funkcję ciągłą jest spójny, no to zgadza się to z naszą intuicją, że możemy sobie narysować wtedy jakąś linię, która łączy te dwa punkty i pokazuje nam to, że ta zwykła spójność zachodzi między tymi. Przykłady w drugą stronę są troszkę skomplikowane. Może sobie powiedzmy przykład funkcji, przykład zbioru, który jest spójny w zwykły sposób, ale nie jest spójny ani drogowo, ani łukowo. Potem można sobie jako ćwiczenie znaleźć też taki, który jest spójny łukowo, ale nie jest drogowo, no bo oczywiście, jako że tutaj mamy mocniejszą własność, no to to jest implikacja. I przykładem takiego zbioru, który nie jest, jest spójny w zwykły sposób, ale nie jest spójny drogowo, jest tak zwany okrąg warszawski, albo nawet po prostu krzywa topologiczna tak zwana. Czyli obraz funkcji sinus 1 nad x. Obraz funkcji sinus 1 nad x po x-ach większych od 0. Połączony z odcinkiem 0 krzyż 0 albo minus 1, 1. Czyli najpierw rysujemy sobie odcinek tutaj. A potem jak wygląda sinus od 1 nad x? Najpierw idzie sobie jako taka luźna falka, ale potem zagęszcza się coraz bardziej i tutaj zagęszcza się bardzo. I oczywiście on bardzo szybko zbliża się do tej osi i wszystkie punkty, wszystkie granice tutaj dobrze działają i granicą wszystkich tych punktów, które idą po sinusie, będzie ten odcinek. I jest to, do topologii tutaj mam oczywiście indukowaną z r kwadrat i łatwo sobie sprawdzić, że ten zbiór jest po prostu spójny. A żeby pokazać, że nie ma drogowej spójności, to możemy się zastanowić, jak miałaby wyglądać droga między punktem, który jest na tym odcinku, a punktem, który jest gdzieś tutaj. Więc my potrafimy sobie troszkę wyobrazić, jak miałaby wyglądać ta droga, no ale ona musiałaby przejść w jakiś sposób przez ten obszar graniczny, co nie jest możliwe i tutaj też jest ćwiczenie, żeby sobie rozpisać z ciągłości. Rzeczywiście nie może być funkcji, która przechodzi sobie przez ten obszar graniczny, to nie jest trudne ćwiczenie. Dobrze, co jeszcze możemy sobie powiedzieć? O spójności na razie to tyle. Teraz przechodzimy do kolejnej własności, którą również trzeba pamiętać i która również bardzo często jest przydatna i będzie to zupełność. Jest nam również znana z analizy, bo w analizie bardzo lubimy mieć przestrzenie zupełne. I do tego musimy sobie powiedzieć, co to jest ciąg Cauchy'ego. Ciąg jakiś xn indeksowany liczbami naturalnymi jest Cauchy'ego, jeśli dla każdego epsilona większego od zera istnieje jakieś duże n, że dla każdej pary indeksów większych od n odległość między punktami na tych indeksach jest mniejsza niż epsilon. Czyli wygląda to dość podobnie do tego warunku z granicą, ale to, co mówi nam bycie ciągiem Cauchy'ego, to jest, że od pewnego momentu dowolne dwa punkty, które sobie wybierzemy, są bardzo blisko siebie. Nie są blisko jakiejś jednej konkretnej granicy, ale są bardzo blisko siebie. No i to jest, bardzo nam przypomina pojęcie granicy. Chcielibyśmy, żeby jeśli ciąg spełnia coś takiego, to znaczy jeśli punkty zbliżają się do siebie coraz bardziej, to żeby w końcu tę granicę miał. No i definicją przestrzeni zupełnej jest x jest zupełna. Jeśli każdy ciąg Cauchy'ego ma granicę. I tutaj oczywiście też można sobie łatwo zauważyć, że jeśli ciąg ma granicę, to oczywiście spełnia ten warunek Cauchy'ego. Bo jeśli by go nie spełniał, to znaczyłoby, że się rozdatuje. Gdzieś tam. I dużo przestrzeni, którymi się zajmujemy,
jest zupełne, no i nam na razie wystarczy wiedza, że R do NT jest zupełne. To udowodnienie tego też nie jest zbyt trudne. Również te funkcje ciągłe na 0,1 z metryką całka różnicy też jest zupełna. Zwykle w ogóle bardzo cieszymy się, kiedy nasza metryka jest zupełna, no bo ten warunek Cauchy'ego jest łatwy do ogarnięcia. I to o zupełności jeszcze będziemy korzystać, więc nad przykładami się nie zastanawiajmy aż tak bardzo i przechodzimy teraz do najważniejszego, wydaje mi się, pojęcia, najważniejszej własności, jaką może mieć jakiś zbiór w przestrzeni topologicznej lub przestrzeni metrycznej, czyli do zwartości. I to, co ma robić dla nas zwartość, to jest zastępować nam w jakiś sposób skończoność. To znaczy, normalnie jeśli mamy jakieś takie teorie mnogościowe rozważania i mamy zbiory skończone, to możemy na nich łatwo robić różne sztuczki i zwartość ma nam zapewniać trochę coś podobnego w zbiorach przestrzeni topologicznej. I definicja jest następująca. I przestrzeń metryczna XD. Mamy przestrzeń metryczną XD i zbiór A jest zwarty. Jeśli i ten warunek jest odrobinę techniczny. Dla każdego P pokrycia, zaraz sobie przypomnę jeszcze raz, co to jest pokrycie. Pokrycia A istnieje P gwiazdka pod pokrycie skończone. Przypomnijmy sobie, co to jest pokrycie. P jest pokryciem A. Zakładamy, że jest otwarte, nie będę tego pisał. Zwykle można sobie założyć, że pokrycia są otwarte. P jest pokryciem A. Jeśli P to jest rodzina zbiorów, czyli tak naprawdę to P, może zrobię je trochę bardziej pisane, to P to jest jakaś rodzina zbiorów, może U, indeksowana po jakaś rodzina zbiorów po P, jeśli A zawiera się w sumie P po P. I może zróbmy sobie jakiś przykład, jeśli mamy jakiś kwadrat, to żeby go pokryć, to jego pokrycie na przykład będzie dużo takich kółeczek. Tak, mamy tutaj kółeczka. I one pokrywają ten nasz kwadrat. I to, co mówi nam zwartość, to jest, że jeśli mamy jakiekolwiek pokrycie, ono nie musi być tak ładne jak to, to zawsze możemy z niego wybrać pod pokrycie skończone. I tutaj przykładem takiego pokrycia, które będzie nieskończone, jest, jeśli weźmiemy sobie dla tego kwadratu, albo powiedzmy dla jakiegoś zbioru B, albo naszego tego zbioru A, jeśli chcemy pokryć zbiór A, to możemy to na przykład zrobić w ten sposób, że definiujemy sobie jego pokrycie A jako zbiór wszystkich kul o środkach w punkcie A i promieniu epsilon. Po A należącym do A. I taki zbiór oczywiście będzie pokryciem, bo jest otwarty, bo składa się z zbiorów otwartych, bo kule są otwarte i każdy punkt zawiera się w kuli o środku w tym punkcie. No ale taki punkt, jeśli tylko nasz zbiór A jest nieskończony, to taki zbiór też będzie nieskończony. Jeśli nasz zbiór A łatwo sobie wyobrazić, że będzie nieprzeliczalny. I wtedy to pokrycie też jest nieprzeliczalne. Ale nad pokryciami nieprzeliczalnymi nie chcemy się aż tak bardzo zastanawiać. Ale jeśli możemy wybrać z niego pokrycie skończone, no to znaczy, że ten nasz zbiór będzie zwarty. I co? Zwartość bardzo wiele razy w różnych dowodach będzie nam się przydawała. Jakiej używamy? Otóż robimy sobie, jeśli mamy jakiś dowód, to chcemy po prostu pokazać, że coś zachodzi dla jakichś niektórych tylko zbiorów otwartych, no ale potem pokrywamy sobie
cały nasz zbiór, cały nasz duży zbiór tymi małymi zbiorami otwartymi. Wybieramy z nich skończenie wiele i zwykle mamy własności, które dobrze sobie radzą ze skończonością. Wiele, tak jak na przykład widzieliśmy, że przecięcie skończonej ilości zbiorów otwartych jest otwarte. To są tego typu własności. Dużo w topologii jest własności, które fajnie sobie radzą ze skończonością, a gorzej z nieskończoności. Wtedy możemy użyć tej wartości. I może co jeszcze chcemy sobie powiedzieć o wartości? Dwie proste implikacje, to znaczy w miarę proste, w miarę łatwe do pokazania. Jeśli A jest zwarty, to stąd wynika, że jest A jest domknięty i ograniczony. Co to znaczy, że A jest ograniczony? To znaczy, że zawiera się w jakiejś kuli o skończonym promieniu. I tutaj oczywiście te dwie implikacje, tę implikację w te dwie rzeczy łatwo jest pokazać. To można sobie zrobić jako proste ćwiczenie, ale intuicyjnie możemy sobie zrobić jakiś przykład zbioru otwartego i pokazać, że nie jest on zwarty. Weźmy sobie A równa się odcinek otwarty między 0 a 1 i pokrycie pokrycie zbiorami odcinkami 0, 1 minus 1 przez 2n. Tak, czyli bierzemy sobie coraz większe odcinki, ale żaden z nich nie dociera do tej jedynki, no i zawsze możemy sobie znaleźć taki punkt tak blisko jedynki, żebyśmy musieli wybrać jeszcze większy przedział, żeby go zawierał. Z ograniczonością jest podobnie łatwo. Jeśli nasz zbiór jest bardzo duży, to łatwo w nim sobie robić dużo małych kul, które się nie przecinają, są otwarte, więc wtedy potrzeba ich przeliczyć. Jeśli coś jest nieskończenie szerokie, to nie możemy tego pokryć skończoną ilością kul o skończonej długości. I teraz coś, od czego zaczniemy następny wykład, to jest twierdzenie Heinego Borela. I na początku następnego wykładu je sobie udowodnimy, bo pokazuje ono trochę mechanizmy, które działają z tą zwartością i też jest bardzo przydatne w tych przestrzeniach, w których najczęściej pracujemy. Twierdzenie Heinego Borela. W R do N tej domknięty i ograniczony zbiór implikuje zwarty. Czyli o ile ta druga implikacja, to znaczy, że zbiór zwarty jest otwarty, domknięty i ograniczony, zawsze zachodzi, to twierdzenie Heinego Borela mówi nam, że odwrotna implikacja zachodzi w R do NT, ale nie jest to już prawda zawsze i można poszukać sobie przykładów w innych dziwniejszych przestrzeniach. Tutaj w R do NT może napiszmy z metryką euklidesową. Bo oczywiście, jeśli mamy jakieś wydziwiane metryki, to może tak nie być. Dobrze, i następny wykład zaczniemy od udowodnienia tego twierdzenia. Na razie zapraszam na krótką przerwę.